przy wejściu do klubu w Kolonii eksploduje ładunek wybuchowy. Ładunek wybuchł przy bocznym wejściu klubu. Ranny został 53-letni Polak, który właśnie w tym momencie pracował obok klubu. Sprawca został nagrany przez kamerę monitoringu. Akt ten przypomina serię ataków Mokro Mafii z Holandii, która w ostatnich miesiącach trzyma w napięciu Kolonię i całą nadrennie północną Westfalię. Sytuacja na kolońskim ringu ulega eskalacji w związku z eksplozją przed klubem. Właściciele klubów zgłaszają nienormalne warunki. Mówią, że coś takiego nie miało miejsca wcześniej. Mówią, że prawdopodobnie to początek wojny gangów. Jeszcze w czerwcu po bójce w centrum miasta został zastrzelony mężczyzna. Ataki nożami powtarzają się wielokrotnie. Kluby zwiększają security. Na przykład ochroniarze noszą kamizelki kuloodporne oraz body cams. Goście klubów są coraz bardziej agresywni i uzbrojeni. Właściciele klubów ciągle zwracają uwagę na złe warunki, ale politycy niechętnie interweniują, ponieważ martwią się o swoje bezpieczeństwo. W poniedziałek wybuchł ładunek przed klubem w Kolonii, a w środę doszło do kolejnej eksplozji właśnie na tej ulicy, na której się teraz znajdujemy, na Ehrenstraße. I tym razem na Ehrenstraße nie było monitoringu. Prokuratura prowadzi dochodzenie we wszystkich kierunkach. Dla policji do dzisiaj nie jest jasne, czy to atak holenderskiej mafii narkotykowej. Mokromafia zajmuje się przede wszystkim handlem narkotykami. Eksplozje przed wejściami do klubów lub sklepów są często stosowane przez grupę jako groźba przeciwko rywalizującymi gangami narkotyków. Większość członków holenderskiego gangu są oczywiście pochodzenia marokańskiego. Nazwa Mokro jest w języku holenderskim określeniem osób właśnie pochodzenia z tego kraju. Według prokuratury Mokro Mafia działa z dużą energią przestępczą, szczególnie na obszarach Amsterdamu. Oprócz handlu narkotykami, zwłaszcza kokainą, członkowie gangu są również odpowiedzialni za porwania, zabójstwa na zlecenie i eksplozje bankomatów. Śledczy z Dolnej Saksonii oszacowali, że gang może liczyć nawet kilkaset osób. Gang zyskał międzynarodową sławę, gdy w 2021 roku jego człowiek zastrzelił holenderskiego dziennikarza Petra de Vriesa w Amsterdamie. Zabójstwo miało związek z procesem przeciwko jednemu
z szefów gangu. Także aktualnie doszło do wojny pomiędzy Mokro mafią i lokalnymi gangami tutaj na Dreni Westfalii. Niestety z gangami coraz częściej współpracują funkcjonariusze policji. Prokuratura w Kolonii potwierdziła, że wszczęła śledztwo przeciwko funkcjonariuszowi policji. Jest on podejrzany o sprzedanie informacji na temat osób zaangażowanych oraz procesów w wojnie narkotykowej. Policjanci zostają przekupowani przez członków gangów i przekazują informacje z systemu policyjnego prosto do rąk właśnie tych klanów. Jak donosi Kölner Stadtanzeiger, urzędnik policji ma również powiązania ze sceną islamistyczną. Ale jak rozpoczęła się wojna narkotykowa w Nadrenii Westfalii? Na ulicach mówi się, że gang z Nadrenii Westfalii ukradł w czerwcu marihuanę w wartości 1,5 milionów euro od Marokańczyków z Holandii. Od tego czasu konflikt pomiędzy gangami toczy się na ulicach Kolonii. Ładunki wybuchowe zostały również podłożone w budynkach mieszkalnych w Düsseldorfie, w Duisburgu i w Engelskirchen. Jak wynika z nagrań wideo, którym dysponuje zespół redakcyjny z Kolonii, porwano i torturowano także mężczyznę i kobietę z Bochum. Tutaj w Kolonii mówi się, że byli to członkowie klanu Al-Zein, który ma około 3000 członków. Ten klan zajmuje się głównie handlem narkotykami na terenie Nadrenii Westfalii Północnej. Gang rodzinny Al-Zein należy do arabskojęzycznej grupy etnicznej Malami, która pierwotnie pochodzi z pogranicza syryjsko-tureckiego. Po upadku Imperium Osmańskiego duża część rodziny Al-Zein wyemigrowała do Libanu, a w latach 80. duża część właśnie tej rodziny wyjechała do Berlina Zachodniego przez Liban i NRD. Także przypuszczamy, że na ulicach Kolonii toczy się aktualnie wojna pomiędzy klanem Al-Zein, grupą pochodzenia libańsko-turecko-syryjskiego, z Mokrą Mafią, która operuje głównie na terenie Holandii i ludzie właśnie z tej grupy są pochodzenia marokańskiego. Specjalnie przyjechaliśmy tutaj do południa na kolońskie ringi, żeby być bezpiecznym, żeby nie trafić czasem na jakiegoś nożownika. Pewne jest, że handlem narkotykami w Niemczech zajmują się klany arabskie oraz mafia marokańska. Co masz robić?
Podsumowując, można powiedzieć, że wojna na ulicach Kolonii dopiero się zaczyna. W tym tygodniu były dwa wybuchy ładunków, dwie eksplozje. Jedna koło klubu, druga koło sklepu. Wszystko Wam pokazałem na tym filmiku. Jeżeli podobał Wam się ten film, to dajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i oglądajcie nasze inne filmy, na przykład na temat, czy Niemcy są naprawdę aż tacy bogaci. Ten film podlinkuję Wam w tym miejscu. Dzięki, że oglądaliście do końca i życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia. Hej! Come on.